Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie z boiska. Tomasz Jankowski. Adam Romański, Arena Ursynów w Warszawie. PGE Turów Zgorzelec kontra Polski Cukier Toruń. Pierwszy z dzisiejszych półfinałów. No będzie tutaj, myślę, Tomku, ciekawa walka. Tak, no wszyscy są bardzo ciekawi, jak te półfinały dzisiaj się odbędą. Coraz lepsze drużyny na najwyższym poziomie. No i ja tutaj do końca bym się nie zgodził, że Toruń jest tutaj faworytem tego spotkania. Przecież Zgorzelec też pokazał się z dobrej strony. No i ostatnio wygrał z Torunia. No i popatrzmy jeszcze na składy obu zespołów, zanim rozpocznie się walka na boisku. W drużynie toruńskiej Amerykanin Cozy, Grochowski, Lambarski, Krew, Trzniek, Sulima, Wiśniewski, Diduszko, Senegalczyk, Mbocz i Gruszecki, o czym już mówili nasi eksperci w studiu. Brak dwóch zawodników wysokich, Arona Cela oraz Aleksandra Perki. Skład PGE Turowa Zgorzelec. W drużynie zgorzeleckiej Koelner, Amerykanin Kamfor, Jarecki, Lichnowski, Borowski, Patoka, Litwin, Petru Konis, Bokno, Serb Balmazowicz, Amerykanin Ayers i Amerykanin Waldo, amerykańskiego trenera Michaela Claxtona. Dzisiaj sędziują to spotkanie panowie Kowalski, Maliszewski i Nowak. Komisarzem jest Maciej Kucharski. Już pierwsze piątki na boisku, a więc będziemy mogli zaczynać pierwszy półfinał Pucharu Polski. No i bardzo jesteśmy ciekawi, czy torunianie grali wczoraj, grali wąskim składem, grali bardzo szybko, bardzo intensywnie, są w stanie zagrać tak dobrze i dzisiaj. To jest drużyna wyżej notowana, tak jak mówili nasi eksperci w studiu, może trochę niedoceniana za ten sezon, mająca naprawdę świetne zestawienie obwodowe. No i rozpoczynamy tę walkę. No i co ważne też, należy o tym wspomnieć, w wczorajszym spotkaniu to Polacy wiedli prym w drużynie z Torunia. Troszkę słabszy występ Kozeja. A tymczasem Łukasz Wiśniewski trafia za dwa punkty. Świetnie rozpoczął Łukasz Wiśniewski. Zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy o tym, że troszeczkę może słabszy ten sezon, ale wydaje się, że Łukasz już wrócił do swojej dobrej dyspozycji. Odwojenie i Kamfor pod koszem był sam. No właśnie, Turów wczoraj w czasie meczu się uczył już, jak grać z tymi zespołami, które podbajają pod koszem, bo wszyscy chcą tutaj przeciwko Turowowi grać jednak aktywniej w obronie. Ci wysocy gracze są bardzo skuteczni. Waldo i Petru Konis, który wchodzi za niego z ławki. Gruszecki tyłem do kosza przeciwko Kamforowi i spokojne zagranie reprezentanta Polski. No właśnie, ciekawym faktem jest to, że to Gruszecki wydaje się najlepiej gra tyłem do kosza z całej drużyny toruńskiego cukru. Lepiej na pewno niż niejednokrotnie wysocy gracze. Ayers, lider tego zespołu, ale nie miał jakiegoś wielkiego meczu w ćwierćfinale dwa dni temu, kiedy pokonali MKS Dąbrowa Górnicza. Rudanie na razie grają dość swobodnie. Znowu Karol Gruszecki z piłką w rękach. Reprezentant Polski aktualny. Waldo dobrze bronił, ale jednak punkty zdobywa Karol Gruszecki. Jakiś to jest wszechstronny zawodnik w tym turnieju, już to pokazał. Tak, ale pozwolili mu obrońcy na to, co lubi najbardziej, czyli na wprost kosza, daleko od kosza. Miał dużo czasu, żeby pokozłować, żeby się rozpędzić i zagrać. O, i Szejk Bocz, jeden z najlepszych blokujących w ostatnich sezonach w LK, w Energa Basket Lidze, też świetnie pobiegł do kontry. No nie wygląda na to, żeby jakiś problem energetyczny miał zespół polskiego cukru Toruń. Tak, początek spotkania bardzo udany dla zawodników z Torunia. No i te łatwe punkty też będą się na pewno bardzo tutaj liczyły. Ayers pilnowany przez Wiśniewskiego. Bardzo zamianę krycia. Także na pozycjach 1 do 4, to już o tym rozmawialiśmy podczas meczów, kiedy torunianie grali wczoraj. Za daleko do kosza był Waldo. I znowu torunianie się rozpędzają. W tym są znakomici. Wiśniewski nie trafił. Bocz także, ale kolejna dobitka. Napędzają te szybkie ataki torunianie i bardzo dobrze to wychodzi, ale ważne też, że wysocy zawodnicy biegają do samego końca, bo jak widzieliśmy, są potrzebni, żeby kolekcjonować te zbiórki w ataku i punkty z ponowienia. O właśnie, teraz trochę bliżej. Waldo zagrał w swoją prawą stronę. To robi naprawdę znakomicie. Bardzo skuteczny zawodnik w tym polu 3 sekund. Bardzo dobry mecz, jeżeli chodzi o atak. Ten mecz w Zgorzelcu niedawno ligowy między tymi zespołami. Jeszcze w innym składzie trochę, bo Aaron Cel tam miał ważną rolę w drużynie toruńskiej. Skrzydłowy reprezentacji Polski.
ale tam obie drużyny zdobyły mnóstwo punktów. Zgorzelżanie 97, a Bartosz Bochno świetnie za 3 punkty. No i ten mecz też jest żywy, zupełnie inny niż mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza, kiedy PGE Turów grał bardzo wolno. Tak, ja chciałbym pochwalić tutaj doskonałą grę bez piłki. Dwójka zawodników kilka razy wymieniła między sobą podanie i Bartek Bochno bardzo lubi i potrafi rzucać za 3 punkty. Bocz do Wiśniewskiego, ten pod koszem, ale nie trafił. Obiegło kilku zawodników, Turowa właśnie, ale tego nie zobaczył tu wolnego w rogu Bartosza Bochny, Cameron Ayers. Tak, teraz trzech Amerykanów pomiędzy sobą w takim trójkącie. No ale widzimy, do czego dążą. Ale Szubrona. Gracze Claxtona. Bochno niecelnie i Bocz na razie dominuje pod koszami. Senegalski reprezentant, drugi sezon w Toruniu, po tym jak zeszłym był ważnym graczem w drodze do finału dla polskiego cukru Toruń. Nie trafia Gruszecki, kto faulował? Ale trochę się dziwię, bo jednak ten powrót do obrony to jest bardzo ważny element i po raz kolejny zawodnicy trenera Claxtona no w taki sposób wracają, że Waldo zostaje z Gruszeckim, prawda, osamotniony. Tym razem piłka nie wpadła do kosza, ale przecież pamiętajmy, że Karol jest takim zawodnikiem, który trafia i z 8, 9, z 10 metrów. Bartosz Bochno do Borowskiego i ten nad koszem, no ledwie to złapał, ale akcja ładnie narysowana. Tak, dobry mecz Borowskiego, ćwierćfinałowy. A Kacper tutaj będzie uczestniczył w konkursie wsadów. Po tym meczu rozgrywanym w hali Arena Ursynów w Warszawie. Ozi Wiśniewski i znowu świetna zespołowa gra po obwodzie drużyny toruńskiej. Ależ to się ogląda. Karol Gruszecki za 3. Tak, we wczorajszym spotkaniu Karol Gruszecki 5 trójek, Łukasz Wiśniewski 3 trójki. Rozumieją się bardzo dobrze, ci zawodnicy znają się zresztą z reprezentacji Polski jeszcze. Bochno z Kamforem, ale trójki nie ma. Kamfor gra różnie, naprawdę słabsze mecze z bardzo dobrymi przeplata ten zawodnik. Teraz dobra pomoc Ayersa i szansa na kontrę dla PGE Turowa. Ayers, ale po faulu oddał piłkę, więc... prawdopodobnie nawet nie będzie rzutu. No właśnie, no takie sytuacje należałoby jednak inaczej rozwiązywać. 4-2 to była przewaga. Jeszcze raz spójrzmy na tą akcję, ale zbyt wąsko tutaj biegli zawodnicy. No i Ayers troszeczkę się spóźnił z tym podaniem. Pozwolił się sfaulować. Pierwsze zmiany na parkiecie, trener Michewc. Wprowadza Tomka Śniega i Sulimę. No właśnie, ciekawe, czy Krzysztof Sulima jest też takim zawodnikiem, który mógłby zagrozić w ataku, grając przeciwko Waldołowi. Krzysztof Sulima już kolejny sezon w Toruniu. Po awansie tego klubu się pojawił. No i właśnie Ayers, mający pewną swobodę w ataku, potrafi wykreślać dla siebie granie. Jego tata grał w NBA i potem był trenerem także w NBA, a działaczem, również dyrektorem klubu. Także znane nazwisko Randy Ayers w świecie najwyższej koszykówki. Sulima. Waldo pewny, że tu były kroki, ale nic z tego. Tak, dobrze sobie teraz Sulima poradził pod koszem, mimo tego, że przez moment Kamfor przyszedł na pomoc, na podwojenie. No i z drugiej strony też mocna walka, taka monachijska waga ciężka z jednej i z drugiej strony. No Waldo w początkowych fragmentach wczorajszego meczu musiał zmienić swoje nastawienie do grania. I on, kiedy widzi tutaj te podwojenia, widzimy, właśnie nastawiony nie jest, on nie myśli o graniu tyłem do kosza, co jest jego mocną stroną, tylko cały czas już zmuszony przez rywali do myślenia o tym, jak odegrać tę piłkę. Teraz znowu dobra obrona Torunian, przecięte podanie Ayersa i bardzo szybki Wiśniewski, ale tym razem stracił piłkę. Wrócili dwaj gracze. Tak, dobrze, dobry powrót do obrony Bartka Bochno. Spójrzmy jeszcze raz, co tutaj mógł zrobić lepiej. Łukasz Wiśniewski, wypadła piłka w ostatnim momencie. Kamfor przyspieszył i faulowany przez Glena Kouzeya. Glen Kouzey dzisiaj obchodzi urodziny.
26. Zobaczymy, czy będzie to dzień szczęśliwy. Jutro finał. Oczywiście zapraszamy od 17.30 na nasze studio przed finałowym meczem o Puchar Polski w arenie Ursynów. A dzisiaj jeszcze przypomnijmy, po tym meczu krótka przerwa i konkurs sadów z udziałem naszego specjalnego studia i jury jednocześnie. Krzysztof Wanio i trzech wybitnych dunkerów kiedyś, między innymi Tomasz Jankowski, siedzący tutaj koło mnie. A potem o godzinie 17.30 mniej więcej powinniśmy rozpocząć bez opóźnień drugi półfinał. Dzisiaj gra Stelmę Etenę ABC Zielona Góra z Anwinem Wrocławek. Lider z mistrzem. Ten rzut wykorzystał Rod Kampor, Kozi na razie mało widoczny, Balmazowicz wszedł na boisko. Zostawili miejsce do grania na całe boisko dla swojego lidera punktowego, Torunianie. I Bochno za dwa punkty. No, wykształcił w sobie taką umiejętność rzucania z wyskoku na jedno tempo Bartek Bochno, który wrócił do Zgorzelca przed poprzednim sezonem wychowanek tego klubu. Tak, rzeczywiście, właściwie z każdej pozycji, jeśli tylko piłka jest podana w dobrym tempie i ten naskok Bartek zrobi tak jak powinien wyglądać, to jest bardzo groźnym rzucającym zawodnikiem. I po raz kolejny Kamfor napędza, ale te... No właśnie. Faul techniczny. O, ciekawe. Faul techniczny dla trenera Michewca. Na ławki chyba. Do ławki toruńskiej. No tak, ale wróćmy do tego, co się dzieje na parkiecie, bo Kamfor po raz kolejny nie do końca wykorzystuje właśnie te przewagi, które po zbiórce w obronie bardzo szybko napędza akcję swojego zespołu. Gramy tu. Gramy ławka Torunia. Ławka Torunia jest jeden tu. Tu gramy. No, zatrzymany ten kontratak przez sędziego Marcina Kowalskiego, ale nadal piłka wróci do drużyny ze Zgorzelca. Bartosz Bochno na linii rzutów wolnych. To zdaje się, że tam dyrektor trener Szczechowiak został ukarany za... A taki spokojny człowiek. Napił się wody w każdym razie. Teraz, a w miejsce Łukasza Wiśniewskiego na boisko wejdzie Paweł Kreft. No tu jest szybka gra, pełna zderzeń. Na pewno będzie sporo emocji także, jeżeli chodzi o cenę tych sytuacji sędziowskich. Tak, tak, rzeczywiście, bo tutaj obydwa zespoły lubią taką mocną fizyczną grę. No i tutaj nikt na pewno nie będzie chciał odpuścić, bo same zameldowanie się w finale jutrzejszym byłoby dla każdego z tych zespołów bardzo dużym sukcesem. Turów już dwa razy grał w finałach Pucharu Polski, ale to było dość dawno temu. Natomiast Torunianie dwa razy zagrali ostatnio i odpadli w pierwszej rundzie. Nie przechodząc najpierw Rosy Radom, a później Stelmetu, czyli późniejszych zwycięzców. Dla nich to zwycięstwo wczorajsze miało spore znaczenie. Jacek Erecki jest na boisku w drużynie Turowa z numerem 6. Także Balmazowicz, numer 21. Czy wie o tym Bochno? Wiedział. Nie trafił i zbiera Karol Gruszecki. Bardzo obniżony skład z Gruszeckim jako zawodnikiem na pozycji 4. W zespole toruńskim i on tutaj ze swobodą gra, ale nie trafi. No właśnie, to nie jest odosobniony obrazek. Karol Gruszecki jest zawodnikiem, który w swoim zespole odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę, bo przecież on bardzo często przeprowadza też piłkę z obrony do ataku, często po swoich zbiórkach w obronie. Ma dużą łatwość grania, minięcia, grania jeden na jeden. No i trener Michewc nie zabiera mu tego, pozwala mu właśnie grać w taki sposób. Jakub Matoka na boisku, polski zawodnik, 24-letni gracz Zabrza. Ostatnie sezony w Siarce Tarnobrzeg, ta drużyna już spadła z Energa Basket League i gra w pierwszej lidze. Jarecki także ze Spadkowicza pozyskany z Turowa Zgorzelec. Do Turowa Zgorzelec, przepraszam, z Polfarmeksu Kutno. No tak, ale ta pierwsza akcja Jareckiego niezbyt udana. Próba minięcia do linii końcowej, tam dobrze zachowała się obrona toruńska. Kampor został na odsłonie Cozy, ale nie trafia. Amerykanin Balmazowicz. Dobrze, dobrze, teraz wykorzystał przez Gruszeckiego fakt swojej przewagi fizycznej, bo to też jest zawodnik, który potrafi zagrać i przodem, i tyłem do kosza. Na pozycji numer 4. Nie kozuje tak dobrze jak Karol Gruszecki, ale zawsze jest groźnym strzelcem. No i chwila odpoczynku również dla Doła, a w jego miejsce widzimy Petru Konisa, Litwina, wysokiego Litwina, no, który nie jest tak pewnym punktem oczywiście pod koszem jak jego kolega ze Stanów. No nie jest tak może dobrze wyszkolony technicznie, prawda, ale też bardzo przydatny zawodnik, też studiował w Stanach Zjednoczonych, wie jak
Te taktyczne zawiłości tu wyglądają. Jarecki dobrze broniony cały czas. Ejers, dwóch graczy przy nim. Wyrzucił piłkę w aut. Świetne. Te elementy obronne Torunian już wczoraj chwaliliśmy. Oni potrafią w dobrym momencie podwoić, w dobrym momencie zostawić słabego zawodnika na pozycji rzutowej. Tak, albo mocniej nacisnąć w defensywie właśnie zawodnika, który może nie jest tak dobry, jeśli chodzi o kozłowanie piłki. Tak czy inaczej, to opłaciło się. O 15, Gruszecki. Od kosz, nie trafia pod presją Petru Konisa, ale piłka wraca do toruńskiej drużyny. Wicemistrzowie Polski, zespół, który był na 10. miejscu w zeszłym sezonie. W tym na 7. PGE Turów. Diduszko, faulowany. Tak, Łukasz Diduszko wczoraj również 14 punktów na jego koncie, 3 celne trójki. No to jest też zawodnik, który lubi takie wjazdy, lubi takie zakręcać właśnie. Tak jak tutaj, otrzymał piłkę i od razu widzimy Balmazowicz, jego obrońca spóźniony. Na pewno zespół trenera Krastona musi uważać na straty, prawda, bo tych strat no, bardzo dużo, 18 w ostatnim spotkaniu. I po tych stratach no, tracą dużo punkty zgorzelczanie. Łukasza Diduszkę pozdrawiamy, zawodnika Kinga Szczecin, ale tutaj Bartosz Diduszko w drużynie toruńskiej. Ci dwaj bracia cały czas na poziomie PLK, Energa Basket Ligi obecnie. To jedyne rodzeństwo? Jedyne rodzeństwo w PLK? No byli bracia Zywerci jeszcze, no byśmy musieli się zastanowić, czy ktoś... Wynik jest ok, tak? Dobre. Słyszymy także rozmowy sędziów. Okay. Właśnie tak patrzę na te statystyki z wcześniejszego spotkania. 18 jest strat z Dąbrową, z tego 14 punktów aż stracili zawodnicy Klakstona. Posłuchajmy naszego reportera Łukasza Ceglińskiego. Mówiłeś, Tomku, przed chwilą o tym, że Ryszard Szczechowiak jest niespotykanie spokojnym człowiekiem, ale instynkt szkoleniowy wciąż duży. Wczoraj zaobserwowałem taką sytuację, gdy instruował Karola Gruszeckiego z pleców do Jana Michewca. Cały czas coś mówił. Gruszecki w końcu się odwrócił do ławki. Dajcie spokój, wiem co robić, krzyknął. No i jak widać, świetnie wtedy zagrał, zdobył 22 punkty, a więc Gruszce nie trzeba podpowiadać. Panowie. Dziękujemy bardzo. Szczechowiak osiągnął spore sukcesy z drużyną toruńską, miejsca w play-off. Dwie dekady temu, później też prowadził klub ze Stargardu Szczecińskiego i z Sopotu. Dłuższego czasu poza trenerką, ale teraz decyduje o tym, jak skład wygląda zespołu toruńskiego i kto jest trenerem. I zasiada także na ławce. Na pierwszym krzesełku nawet. Rzeczywiście bardzo doświadczony szkoleniowiec. Bardzo ważna postać w toruńskim klubie. Na punkty przewagi polskiego cukru, po tym huraganowym początku troszeczkę tutaj nam się spowolniła gra, lepsza obrona z jednej i z drugiej strony, teraz jednak kończy się to faulem. No właśnie, a to już jest piąty faul w wykonaniu Torunian, natomiast tylko jeden na swoim koncie mają zawodnicy ze Zgorzelca. Jakub Patoka na linii rzutów wolnych. No taki zawodnik, który... którego można wystawić na różnych pozycjach, od dwójki do czwórki. I tak też skorzystają z niego zawodnicy, przepraszam, trenerzy PGE Turowa Zgorzelec. Trafia tylko jeden rzut wolny. No i ostatnią akcję może zagrać tutaj polski cukier Toruń. Ciekawe, czy będą chcieli tutaj wykorzystać jeszcze ewentualnie jakiś faul Zgorzelczanie. Śnieg pod kosz, uciekł Diduszko, nie było faulu, ale też Diduszko nie trafia. I po pierwszej kwarcie 16 do 17. Tak, wspominaliśmy dobrą grę Patoki w ostatnim spotkaniu. 10 punktów, 5 zbiórek przez 17 minut, niecałe 18 minut na parkiecie. Zrobił nam się bardzo udane spotkanie. Jaki jest w ogóle temat? Odwrócimy on low post. Ok, still. 1-1 left. If it's good position, especially from Jarecki. Ok, if Jarecki pass, then go. Ok, but what they do sometimes now? They pass the ball and they cut. Don't go directly, wait, go with him. Go with him and when he's crossing here, then go for a double. Okay? Słyszymy, jak tutaj ustawia to Dejan Michew, trener Torunia, na nasza zagadka dzisiejsza, zawsze przy meczach ligowych Energa Basket Ligi. I także w Pucharze Polski będziemy Państwa i naszego eksperta pytać o coś. Łukasz Wiśniewski, który świetnie grał, weteran drużyny toruńskiej. Proste pytanie, w którym klubie
zagrał swój pierwszy mecz w PLK. Czy to była AZS Koszalin, AZS Toruń, Energia Czarni Słupsk, Polpak Świecie czy Polfarma Starogard Gdański? Tomku, Łukasz Wiśniewski 12 lat temu, w którym klubie zaczynał karierę. Odpowiedź będzie w następnej przerwie, ale posłuchajmy. Ale tak, rzeczywiście. Wydaje się, że Łukasz w ogóle późno rozpoczął swoją przygodę, prawda? Jeśli chodzi o Ekstraklasę, bo i trzecia gdzieś tam liga, i druga liga, i Gniewkowo gdzieś tam w tych okolicach Torunia. Postawił chyba się na Polpak Świecie jednak, ale pewien nie jestem. No to jeszcze możemy się chwilę pozastanawiać. W następnej przerwie właśnie ten 34-letni koszykarz będzie bohaterem naszej odpowiedzi na zagadkę. Niewątpliwie wychowanek MKS Zryw Toruń. To taki klub młodzieżowy w Toruniu, który też miałem kiedyś zaszczyt reprezentować w rozgrywkach młodzieżowych. No brawo, Adamie. 16-17. Jakub Patoka na boisku razem z Ajersem, Petru Konisem, Jareckim i Balmazowiczem w czarnych strojach. PG Turów Zgorzelec, jednokrotny mistrz Polski sprzed 4 lat. Niewykorzystana ta akcja, ale to było ciekawe, bo trenerzy też wykorzystują każdą przerwę do tego, aby zaskoczyć rywala. I tutaj ten początek drugiej kwarty widzieliśmy. Podanie sprintem Patoka pod koście dostał, ale punktów nie ma. Śnieg, Wiśniewski, Kreft, Widuszko i Sulima na boisku w drużynie toruńskiej. Bardzo ważną rolę Bartosz Diduszko tu spełnia w takiej piątce, ale też trochę tutaj szarżuje na oślep, można powiedzieć. Tak, trudny rzut z lewej strony, prawą ręką. Balmazowicz świetnie też teraz wykorzystał fakt i wymusił przewinienie. No, ciekawe, kolejne minuty Krefta. Młody zawodnik od niedawna w zespole trenera Michewca. Balmazowicz tyłem do kosza, skutecznie przeciwko Diduszce, no proszę. Ten zawodnik też z pozycji 3 lub 4, Serb, wychowanek z Trzanej Zvezdy. W zeszłym sezonie grał w Lublinie, bardzo dobrze. Turowie nie ma tylu minut, bo na jego pozycji Kacper Borowski, który jest podstawową polską opcją dwóch Polaków, musi być na boisku przez cały czas mecz. I Petru Konis zbiera. Tak, przydały się centymetry Litwina. No i Balmazowicz może jeszcze częściej wykorzystać fakt, że teraz na czwórce gra właśnie Diduszko. W ogóle trzech niskich zawodników, Wiśniewski, Śnieg i Kreft. Petru Konis pod koszem, faulowany. Widzieliśmy te systemy obronne, chwalimy Torunian, spowodowały, że była tam zmiana krycia i dopiero Sulima wracający faulował razem z Bartkiem Diduszko. Dużo tutaj miał szczęścia Petru Konis, ale dostał nagrodę za to, że jeszcze przed otrzymaniem piłki wbił się mocno pod samą obręcz. Już trudno go było zatrzymać. Nie musi liczyć dwóch na boisku na pewno. Dajan Michels ma tylko dwóch obcokrajowców. Właśnie oni wracają teraz na boisko. Glenn Cozy i Shake Botch, a więc przed chwilą dłuższą. Mieliśmy 5 Polaków w zespole Jana Michewca. Dyskusje się toczą, także prezesi klubów tu się wypowiadali ostatnio na temat, na zebraniu z szefami ligi, czy ten przepis ma być zniesiony o dwóch Polakach na boisku, czy pozostanie. Decyzja jeszcze przed nami. Na razie większość klubów oczywiście jest za tym, żeby ten przepis znieść, żeby tylko był limit, ilu Polaków musi być w składzie meczowym. Petru Konis raz celnie. Walka o finał Pucharu Polski. Wiśniewski wrócił na boisko, bohater naszej zagadki, no i dobre przyspieszenie. Ten pierwszy krok, mimo upływu lat od debiutu w PLK, nadal znakomity. Oj tak, Łukasz uwielbia takie właśnie wejścia, i szybki, i przede wszystkim bardzo długi pierwszy krok zostawia za sobą obrońców. Jest coraz bardziej skuteczny, również jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe. A też ciekawe widzimy ustawienie, bo Mbocz razem z Sulimą występują teraz na parkiecie. Co wcześniej się zdarzało, no ale dzisiaj chyba po raz pierwszy. Wczoraj także tak grali. No tutaj Aaron Cel, no jest niewątpliwie dużym osłabieniem. To znakomity zawodnik, wrócił z Francji do Polski. Reprezentant wnosi na boisku. Aleksander Perka w tym sezonie zmaga się z problemem kolana od dłuższego czasu. A
Ayers cały czas podwajany w momencie, kiedy kozuje, kiedy ma piłkę. Petru Konis, tyłem do kosza, dwóch graczy przy nim. Świetna obrona Torunian, bardzo mało czasu i strata Ayersa. No te najważniejsze ogniwa w zespole ze Zgorzelca, świetnie pilnowane. Taka kombinowana obrona, widzieliśmy tutaj strefową defensywę Torunian. Ale te wejścia pod kosz Torunian nie działają w tej połowie, w tej w drugiej kwarcie. Chwaliliśmy ich za grę w obronie, ale na pewno nie można chwalić za grę w ataku drużyny polskiego Cukru Toru. Teraz nie zorientował się Jakub Patoka. To mogło być dobre podanie otwierające drogę do kosza. I spokojnie teraz z pełną kontrolą Kozi, od którego na pewno oczekuje tutaj, oczekuje się więcej. No właśnie, trener Michels odpowiedział tymi dwoma wysokimi zawodnikami, proszę bardzo. I od razu są pewne z tego, dobre rzeczy się dzieją. No ale rzutu znowu celnego no nie ma, prawda? To jest ciekawe, że tylko Paweł Wolne Wiśniewskiego, a z gry przez te 2,5 minuty nic drużyna z Torunia. I właśnie myślę, że dlatego też trener ze Zgorzelca powrócił do swojego najlepszego zawodnika wysokiego, Brad Waldo, na parkiecie w miejsce Petru Konisa. O, właśnie on ma piłkę. Pierwsza piątka, zobaczmy jak reagują Torunianie. Odszedł od kamfora na chwilę Cozy, ale nie wykorzystali tego. I znowu to przyspieszenie Wiśniewskiego. Jego trójka w kontrze. Nic z tego. Aż jest sporo niedokładności w tych podaniach. Kamfor nic, ale Borowski dobija. Dobrze, dobrze, czaił się na tą dobitkę Kasper Borowski. Ładnie Kamfor odcina Kozeja od piłki przez moment. Ozi nie ma tu za bardzo możliwości grania. Bocz zablokowany, ale jednak z faulem przez Brada Woldoła. No jest tutaj walka gigantów i naprawdę sporo dobrej obrony mamy w tym meczu. Nie są to rzeczy, które najlepiej się ogląda może w telewizji, ale to jest jakościowa koszykówka defensywna. No wydaje się, że jednak gdzieś tam w rękę uderzonym Bocz, oprócz kontaktu z piłką. Bocz też oczywiście był w Stanach Zjednoczonych, skończył studia na Uniwersytecie Cincinnati. Nie był tam jakąś gwiazdą, ale dobre dwa sezony w Grecji i we Włoszech powodowały, że tutaj stał się gwiazdą Ligi Polskiej. Dobrze wykonuje rzuty wolne ten Senegalczyk. A jego rywal Brad Waldo, St. Mary's, uczelnia w Kalifornii. Skończył dwa sezony temu i potem grał jeszcze w Belgii i w drugiej lidze francuskiej z dobrym skutkiem. Tutaj Turów bardzo na niego liczył w tym sezonie. I z powodzeniem to jak gdyby się udało, bo gra dobrze. Ayers to jest strzelec, no i znalazł wreszcie drogę do kosza. Nie było tym razem podwojenia dobrej obrony. No hands guys, Łukasz nie atakuj. Słyszymy też te sędziego Marcina Kowalskiego. Jego rozmowy z zawodnikami, ależ do grania, ale Waldo jak czapuje tutaj Sulimę. Jest z tego jednak punkty dla Torunian, Karol Gruszec. Tylko przez moment zadowolona defensywa zgorzelecka. Świetny blok rzeczywiście, no ale Karol Gruszecki pozostawiony bez obrońcy, to pewne trzy punkty. Dobrze, dobrze, dzięki. Ayers. Znowu, dobra, teraz współpraca przy zasłonie, ale trochę przeliczył się Wiśniewski, tak coś z niczego Ayersa. No mamy trochę grania też takiego gwiazdorskiego zawodnika z obwodu, Camerona Ayersa. No jest to niezwykle potrzebne, żeby nawet właśnie w takich trudnych momentach, trudnych akcjach też zdobywać punkty. Ayers się rozochocił, gra coraz pewniej. Co zrobi Cozy, który też szuka swoich punktów, ale związał nogi tutaj Bochnie. I walka gigantów pod koszem kończy się faulem Brada Woldoła. Drugi faul. No, Bosz jest takim zawodnikiem, który bardzo tutaj jest takim niewygodnym do zastawienia. Widzimy, że fizycznie troszkę może odstaje Nigeryjczyk, ale sędziowie no dobrze zauważyli to odepchnięcie Woldoła. Short time out, 20 second time out.
I szybciutko reaguje trener Claxton. Wie doskonale, że bez swojego najlepszego zawodnika podkoszowego będzie miał problemy. A więc wraca Litwin pod kosz. Dwa Paule Woldoła. Dwa Paule także Karola Gruszeckiego. Gruszecki znowu w zamiana krycia. Zobaczmy, co teraz robi z tej akcji. Karol Gruszecki, szybka reakcja sprzed nosa. Ale rywala, ale punktów nie ma. I Ayers znowu szuka swoich szans po zasłonie, ale teraz Petru Koniec jakby w ogóle nie był gotowy na to podanie. No więc właśnie. I to posłuchajmy jest... naszego reportera Łukasza Cegnińskiego, Tomku. Brat Woldo właśnie pokazał kilka dobrych akcji pod koszem, ale na początku sezonu przed rozrywkami wcale nie miał silnej pozycji w Turowie. Konkurent do miejsca w składzie poległ w Łąwu i dopiero w ostatnich sparingach w Sopocie z Treflem, z Polfarmą, brat przekonał do siebie szefów klubu ze Zgorzelca, bo praktycznie wcześniej były na wylocie. Panowie? Dziękujemy bardzo. To też w koszykówce się ciągle zmienia. Ci, co są na wylocie, za chwilę zdobywają medale w mistrzostwach Polski. To jest normalne. Ten proces oceny zawodników przy bardzo dużej podaży ze Stanów Zjednoczonych zwłaszcza. Tam można znaleźć zawodnika na każdą pozycję, za każdą cenę, w każdym momencie sezonu. Powoduje, że prezesi klubu cały czas szukają czegoś nowego. Widzimy tutaj faul. No tak, powiem szczerze, że w drugą stronę jakby był gwizdek, też bym się nie zdziwił. Ale znaczy to jest do zaakceptowania przez wysokiego zawodnika oczywiście. Najważniejsze, żeby on chciał się bić, żeby chciał tą piłkę dostać jak najbliżej kosza. A punkty przewagi PGE Turowa. Ciekawy, wyrównany mecz w pierwszym półfinale Pucharu Polski. Kozy, to jest jego granie, szukanie po zasłonie wolnej przestrzeni do rzutu. Pierwsze punkty w meczu Amerykanina z Torunia. No właśnie, chciałoby się powiedzieć w końcu, bo ten wczorajsze spotkanie też niezbyt dla niego udane. Za dużo rozmawiał z sędziami, miałem wrażenie, że nie jest do końca skoncentrowany, taki sfokusowany na tym, co ma zrobić. Teraz fauluje Tomasz Śnieg. Pomagał sobie rękami przy zryciu kamfora. Taki delikatny faulik, ale to są nielegalne zagrania, które zatrzymują impet zawodnika. Też słyszymy w tle dobrze nagłośnionego Michaela Claxtona, który tam nawołuje swoich zawodników do dobrych ustawień. Ayers, świetny w obronie Wiśniewski. Piękne podanie, ale troszkę... Piękne, ale nie cel. No więc właśnie, dziękuję teraz Tomek Śnieg za to podanie. Został troszeczkę w miejscu, zamiast pobiec od razu do kontry. Też cały czas słuchamy sędziego w rozmowie teraz z Michaelem Claxtonem. I faul, jeszcze jeden Torunian. Czwarty, doszli do limitu w tym momencie, na agresywnej obronie. Ayers na naszych ekranach, dwa sezony w lidze D-League, czyli rezerwowej dla NBA, i jeden sezon na Litwie. Przed tym pobytem tutaj w Zgorzelcu. Kreft za Wiśniewskiego, bo Wiśniewski także ma dwa faule, dba o to, żeby nie pogrążyć się w kłopotach z faulami. Dejan Michet, trener Torunia. Ale nie spotkał się ze zrozumieniem zawodnika. Jeszcze wrócił teraz do niego Łukasz Wiśniewski, coś jeszcze dodał. No, Petru Konis z daleka. No proszę, Litwin zaskakuje nas. No, ale musi tutaj zająć miejsce swojego kolegi Amerykanina Waldoła i też zdobywać jakieś punkty. No. 62% skuteczności z gry. Prawda? Prawie 6 punktów na mecz, niewiele minut. Teraz Śnieg. To są jego pozycje. Już 7 metrów od kosza nie, za 3 nie, ale 5, 4, 3 metry od kosza. Ten rzut działa bardzo dobrze. No i zapomniał o tym kamfor. Tutaj u koszyczki takie z zasłonami na środku pod koszem Borowski. Zatrzymywana. Wymieniają chętnie krycie Torunianie na pozycjach 1, 2, 3, 4, ale... Jeżeli jest Kacper Borowski na boisku na pozycji 4, no to od razu zajmuje pozycję pod koszem. On ma 2-5 wzrostu. No i jest to już kłopot dla tych niskich obrońców z Torunia. No generalnie starają się uaktywnić swoje czwórki, bo i Borowski teraz bardzo ładnie, po raz kolejny zresztą, otwiera się do piłki pod koszem. Nie potrzebuje właściwie żadnej zasłony. Wykorzystuje swoje warunki fizyczne, a wcześniej to samo robił przecież Serb Balmazowicz. Kacper Borowski, wychowanek klubu ze Słupska.
Przez kilka sezonów po nauce w SMS-ie tam występował, nie przebił się jako lider zespołu, więc jest w Zgorzelcu. Atoka na boisku w miejsce Bochny. Jeszcze nieco mniej niż 3 minuty do końca drugiej kwart. Ruszecki tym razem nie zdecydował się na rzut. Te trójki dzisiaj Torunianom tak nie wpadają jak wczoraj, kiedy była szalona kanonada. W meczu przeciwko TBV Startowi Lublin 15 trójek przy ponad 50% skuteczności. Najwięcej w całym sezonie. Opor Śmiech dobrze w obronie tutaj był z Mbodżem, ależ sytuacja. Patoka nie trafia, jeszcze zbiera. Nowe 14 sekund dla Zgorzelcza. Niesamowity Patoka, naprawdę ma rewelacyjny wyskok, aż dziwne, że nie zapakował tej piłki z góry. I Kampor, no, ciekawa akcja, od razu tak z pół obrotu strzelił w stronę kosza Rod Kampor, no i Zgorzelczanie odskakują na 5 punktów. Przerwa dla Dejana Michewca. Słyszymy Dejana Michewca, ale my wróćmy do naszej zagadki, Tomku. No to jak ostatecznie obstawiamy? Popatrzmy, Łukasz Wiśniewski, obecny zawodnik polskiego cukru Toruń. W jakim klubie debiutował w PLK 12 lat temu? No zostanę przy Polpaku Świecie. No to zobaczmy, jaka jest prawidłowa odpowiedź na tę zagadkę. Tak jest, w niedalekim Świeciu od Torunia Łukasz Wiśniewski debiutował 14 października z Unią Tarnów. 4 punkty, 4 przechwyty już w tym swoim debiucie. I asysty z tych przechwytów słynie. Ten były reprezentant Polski też był na jednym z Eurobasketów na Litwie. 5 punktów przewagi, Łukasz Wiśniewski w tej chwili poza grą. Również Karol Gruszewski usiadł na ławkę rezerwowej, w jego miejsce Diduszko. Jak tutaj sobie poradzi w takim ustawieniu toruńska drużyna? Przypomnijmy, ten ładunek energetyczny z wczoraj podczas meczu z Lublinianami bardzo duży. Na pewno więcej oczekujemy od Kozeja i on teraz trafia za 2. Borowski sam zdecydował się tutaj na kozłowanie, ale na to czekał tylko zespół toruński. Blisko straty Zgorzelczanie. O, jest jednak strata. Tak jest, bo strzałka wskazuje drużynę z Torunia. Po raz kolejny należy pochwalić Torunian, pomimo tego, że mają już ponad 4 w tym momencie, w drugiej kwarcie, to jednak starają się tutaj właśnie uskuteczniać te swoje pułapki przy linii bocznej, przy linii środkowej i wychodzi to bardzo dobrze. Mają problemy Zgorzelczanie ze stratami. Rozi pod koszem, ależ zobaczył tutaj Diduszkę i ten za 3 punkty. Trzecia trójka dzisiaj toruńskiej drużyny. Niecodzienna asysta Amerykanina, rzeczywiście był bardzo głęboko już pod samym koszem, pod samą obręczą. Ale gdzieś tam kątem oka widział swojego kolegę. Straty odrobione. Paul z dala od piłki, Bartosz Diduszko. Rozczarowany, jak widzimy. Tak, nie chcę się zgodzić, bo Bartosz przecież też lubi taką mocną, fizyczną grę. I teraz ma trudne zadanie, bo Kasper Borowski coraz lepiej sobie radzi właśnie w tych akcjach tyłem do kosza. Chcą po raz kolejny ogrywać go. No nie mamy powtórki, żeby ocenić tę walkę, która tam się bez piłki odbywała. Krzysztof Sulima wejdzie na boiska, więc kiedy jednak jest tych dwóch bardzo wysokich zawodników w PGTurowie, trener Dejan Michiel chce też mieć swoje dwie wieże na boisku. Ale widzimy im mocz dużo mniejszy, masywny od Petru Konisa i Sulima. Trochę niższy od Kacpra Borowskiego. Tak, tutaj Turów może swoje szanse budować. A
my posłuchajmy naszego reportera Łukasza Cegnińskiego. Jeszcze na ostatnio niecała minuta do zakończenia drugiej kwarty. Przerwa na żądanie dla któregoś z koleniowców, ale widać też, że trener Claxton, Amerykanin ekipy ze Zgorzelca, już jeszcze szykuje dwie zmiany na tą ostatnią minutę. Jeszcze mamy timeout. Przerwę. Weź Karol Cukier, ja wezmę tych zostanę, a ty przebiegniesz, tak? Minuta jest. All right, use the foreman. Use the foreman. All right, and pop. If they switch, you're gonna have Salima on you. All right, you're gonna have Salima on him. Waste space. All right, and try to take advantage. Don't settle for a jump shot with him. Fake and penetrate, and then you have your teammates to kick to. All right, no switch. He should be open. All right, get deep in the corners. Deep in the corners, so that if they stunt, we can make pass here, pass here. Bardzo mi się podoba praca trenera Claxtona. On tak naprawdę w prostych słowach pomaga swoim zawodnikom. Już wybiega troszeczkę myślami do przodu i chce teraz w inny sposób troszeczkę zaatakować, prawda? Bo dwóch wysokich graczy, Sulima z Mbodżem, a zostawia Kaspra Borowskiego. I to on prawdopodobnie będzie miał ten pick and pop, czyli odskoczenie po zasłonie, tutaj nam zaprezentować. A jeśli będzie zmiana, no to Comfort będzie miał przed sobą wysokiego gracza, z którym powinien grać jeden na jeden. Tomasz Śnieg jako rozgrywający, teraz Kozi gdzieś tutaj szuka grania na skrzydle, Sulima. Znowu Kozi odważnie, ale Comfort był blisko, zbiera Kreft. O, najniższy chyba na parkiecie w tym momencie Kreft. Dobra zbiórka w ataku, ale nic z tego więcej się nie urodziło. A to jednak z Balsamowiczem. O tak, bo mamy dwóch niskich zawodników teraz. No właśnie, pozycja 3-4, tak. Ale zdublowana przez trenera Claxtona. No i Balmazowicz, tak jak mieli szukać grania na pozycji 4, tak zrobili. Ostatnie sekundy, drugiej kwart. Ozzy dobrze w obronie. Comfort, potknął się Amerykanin. Jeszcze Mbocz, bardzo daleka, niecelnie i to jest koniec kwarty. No dobre momenty obrony Legii Turowa-Zgorzelec tutaj pod koniec tej kwarty. 36-33 na prowadzeniu po dwóch kwartach drużyna PGE Turowa-Zgorzelec. Tak, ten mecz, ten półfinał pierwszy może się podobać. Mocna walka z jednej i z drugiej strony. Ciekawe pomysły taktyczne, defensywne, ale również w ataku, co przed chwileczką widzieliśmy w wykonaniu Balmazowicza. Czekamy na rozmowę Łukasza Cegnińskiego po tej pierwszej połowie. Potem po przerwie wrócimy na chwilę do naszego studia z Krzysztof Wanią, jego gości. A teraz już zapraszamy. Łukasz Cegniński ma swojego rozmówcę. Jest ze mną Karol Gruszecki. To nie jest ładny mecz, to jest mecz bardzo zacięty. Mam wrażenie, że wy chcecie biegać, a Turów troszeczkę bić się pod koszami. Czy tak jest rzeczywiście? Zgadza się. Oni mają wyższy zdecydowanie skład, także ten wzrost trochę nam przeszkadza w ataku. Przez to gramy dosyć nerwowo, dajemy takie czasami nieprzygotowane rzuty, albo się te piłki wykręcają, bo musimy rzucać przez ręce. No także musimy się napracować w ataku na punkty, a w obronie też lekko nie jest. Musimy grać bardzo fizycznie, ale sędziowie na to też do końca nie pozwalają. Tobie dobrze się gra w Arenie Ursynów. Wczoraj byłeś graczem meczu, dzisiaj 10 punktów do przerwy. Coś szczególnego tutaj czujesz w tej hali? Nie, no ciężko powiedzieć. Teraz po prostu jest trochę więcej odpowiedzialności w grze, jeżeli mamy krótszy skład. Natomiast mówię, musimy się skupić na obronie, bo na razie przegrywamy i to walka na deskach będzie najważniejsza w tym meczu. Dziękuję bardzo. Tyle Karol Gruszecki. PGE Turów prowadzi 36-33 z Polskim Cukrem Toruń, a my do Areny Ursynów wrócimy po krótkiej przerwie. Szanowni Państwo, no i jesteśmy teraz po dwóch kwartach pierwszego półfinału pomiędzy Turowem Zgorzelec a Polskim Cukrem Toruń. Przypomnę, finałowy weekend Pucharu Polski. Oglądamy to pierwsze spotkanie z Przemkiem Krasulkiewiczem, a Arturem Gronkiem i Rafał Jut z nami. Trzy punkty na plus Turów.
choć mówi się, że to Turów jest tym niespodziewanym uczestnikiem już tej czwórki, ale ty masz pewną teorię, że to jest dla polskiego cukru dobry wynik. Tak, zgadza się. Myślę, że pomimo tych trzech punktów przewagi dla Zgorzelca, Toruń robi bardzo dobrą robotę. To, co Artur powiedział wcześniej, jeden dzień dłużej odpoczynku to jest bardzo duża różnica. Wydaje mi się, że tutaj o dwóch rzeczach należałoby wspomnieć. Ta przewaga wzrostu jest bardzo dobrze niwelowana przez graczy drużyny z Torunia. Na pozycji numer 4 Diduszko i Gruszewski są to zawodnicy bardzo atletyczni i potrafią przy ewentualnym switchu i zejściu piątki z nimi pod kosz, potrafią zastawić i powalczyć o zbiórkę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myślę, że gracze z Torunia bardzo dobrze kontrolują tempo tego meczu. Myślę, że tutaj w drugiej połowie troszeczkę przyspieszą, zagrają taki small ball, który wczoraj nam zaprezentowali i tych rzutów z dystansu w tranzycji, czyli w szybkim przejściu z obrony do ataku będzie jeszcze więcej i ten wynik uważam za duży sukces Torunia. Popatrzmy sobie na statystyki po tych dwóch pierwszych kwartach. Przypomnijmy ten wczorajszy mecz Torunia. No to był niezwykły, jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe. Oni rzucili 15 trójek. Oni więcej rzucili trójek niż dwójek tak naprawdę. No dzisiaj to już tak różowo nie jest. Trzy razy za trzy punkty, Artur. No tak, tutaj mamy, widzimy na tym screenie, że oba zespoły trafiły po trzy rzuty, ale to myślę jest efektem dokładnie do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli trochę zmęczenia turniejowego i wiadomo, że dokładność wykonywania tych rzutów plus zmęczone nogi ma wpływ na to, czy ta piłka wpadnie do kosza, czy nie. No. Jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to widać, że ten wynik jest przy wielu elementach statystycznych naprawdę zbliżony. Obaj kluczowi dla swoich drużyn gracze, czyli Waldo, ta instancja pod koszem, najwyższy, najpotężniejszy, i Karol Gruszecki, który jest taką czwórką, trójką, ale jeszcze zawodnikiem, który z kontry sam wyprowadza piłkę, żeby przyspieszyć. Szybko złapali po dwa faule, prawda? No to na pewno miało znaczenie, zwłaszcza dla gry Torunia, bo teren Michewc musiał wykorzystać troszkę innych zawodników, inne ustawienia, ale bardzo podoba mi się ta koszykówka jak gra Torunia, bo to wielopozycyjny basket. Tak jak powiedziałeś, każdy zawodnik po zbiórce może wyprowadzić i myślę, że przyspieszą w drugiej połowie. Myślę, że też zaczną trafiać za trzy, bo mieli wiele otwartych rzutów, które spudłowali. Tak, bo tak jak mówił Przemek Artur, nie przegrywają tak bardzo tablicy. Nawet te zbiórki 12 do 15 to jest praktycznie na remisie. Oni muszą więcej zyskać na obwodzie i na tej uptempowości, bo to, co Przemek też zwraca uwagę. Tu nie chodzi o jednostajną szybkość, tylko zmienne tempo. No, myślę, że kluczowa będzie tak naprawdę gra Turowa w ataku i to, ile strat popełnią w drugiej połowie. Do przerwy chyba mają, nie jest źle. Do przerwy mają chyba 7, we wczorajszym meczu zrobili 18, no i na tym na pewno muszą się skoncentrować i być uważni, dlatego że jeżeli popełnią straty, to otworzą tranzycję w ataku dla Torunia, to na pewno ich jest silna broń. Mamy Karola Gruszeckiego, Wiśniewskiego, to są gracze, którzy naprawdę dobrze biegają i szczególnie mogą otworzyć też ten rzut za trzy punkty, takim flow gry. A Petru Koniś twarde zasłony stawia, nie? Nie grałem przeciwko niemu, ale wydaje mi się, że... Szczepnąłbyś go? Nie dałbym rady. Musiałbym jeszcze z 10 kilo może. Jak zwykle. Skromny, szanowni państwo, trzecia i czwarta kwarta przed nami. W tym się rozstrzygnie, kto jutro w wielkim finale. Adam Romański, Tomek Jankowski, prosimy. Dziękujemy bardzo. Mamy znakomitych ekspertów w naszym studiu. Krzysztof Wanio, dziękujemy, że panuje nad tym dobrze. Tak dokładnie wróciliśmy na boisko. No i właśnie, jakbyśmy to wyjęli Arturowi Gronkowi z kieszeni i marynarki. Strata Turowa z Gorzelec i błyskawiczne punkty efektowne zdobyte przez Torunia. Dokładnie, udało się wygrać wcześniejsze spotkanie mimo 18 strat, ale to jednak wydaje się, że zespół z Torunia jest mocniejszą ekipą i będzie wykorzystywał do bólu błędy w ataku, błędy w tych niecelnych podaniach. A ja tylko się dziwię, że tak mało wykorzystywany jest na razie brat Waldo. On oddał dwa rzuty, trafił jeden, dwa punkty tylko na koncie tego zawodnika, a przecież bywały mecze, że on już potrafił rzucać po kilkanaście, oddawać kilkanaście rzutów. No ale cały czas jest jednak podwajany i widzieliśmy, że to gdzieś też weszło mu do głowy, bo zamiast grać do kosza, to szuka podanie. Teraz jakaś walka na górze, gdzieś tam palec utkwił gdzieś przy obręczy Woldołowi. Świetne przejście do kontry Turowa, ale nie trafia Ayers. No widzimy, to przyspieszenie, to dobre tempo przez przechodzenia do ataku w drużynie
z Torunia. Bocz tyłem do kosza też niecelnie. I zbiera Ayers. Tak, Bocz może mieć pewne problemy, bo widzimy tutaj jednak jest masa razy siła Waldoa i to ten kontakt całkowicie odpadł Nigeryjczyk i oddał rzut z takiej, no, nieciekawej pozycji. Tak, to tymczasem za trzy punkty jest Borowski nad koszem. No to mamy przedsmak konkursu wsadów, który po tym meczu, proszę zostać z nami w Polsacie Sport Extra. Kacper Borowski nam już pokazał wsad, a przed chwilą Karol Gruszecki. Także oni obaj będą uczestniczyć w tym konkursie. Tak, właśnie. Bardzo dobre spotkanie kolejne Kacpra Borowskiego. O tym razem, no już chciałem powiedzieć, że poradził sobie Bocz, ale Nigeryjczyk też jest takim zawodnikiem. Senegalczyk. Senegalczyk, przepraszam, jest takim zawodnikiem, no nie do końca pewnym pod samą obręczą. Przecież czego tutaj brakowało? Świetne dogranie, proszę zobaczyć, Karola Gruszeckiego. Należało się tylko obrócić, bardzo blisko obręczy, prawą ręką rzucał Bocz, ale piłka nie wpadła do kosza. Moglibyśmy powiedzieć oczywiście, że obręcze tutaj są nieprzyjazne dla zawodników w hali Arena Ursynów, ale tego nie powiemy, bo to tak naprawdę nic nie znaczy. No tutaj precyzji brakuje, bo też nie jest zawodnikiem, który na przykład jak na takiego wysokiego gracza dobrze gra tyłem do kosza i może właśnie tych takich wykończeń mu jednak troszeczkę brakuje. A tego nie gra w lepszych ligach niż Energa Basket Liga. Punkt przewagi PG Turowa, cały czas wyrównane spotkanie, najwyższa przewaga 8 punktów Torunia. Nie trafił Kamfor, walczy Woldą, ale piłkę ma Karol Gruszecki. Ach, tym razem nieudane podanie. No, być może za szybko biegną do przodu zawodnicy z Torunia, ale to oczywiście nam się podoba, bo to tempo, o którym wspomnieli też nasi eksperci, jest niezwykle ważne i tylko kiedy jest taka możliwość, to sprintem przemieszczają się po boisku. Tylko 4 straty mieli Torunianie w pierwszej połowie, ale już 2. I to przy wyprowadzaniu kontry w tej trzeciej kwarcie. Ayers z Borowskim, ten za 3 punkty. No naprawdę bardzo dobrze gra dzisiaj i także przedwczoraj Kacper Borowski. Odważne decyzje. Trudno takiego zawodnika upilnować się daleko od kosza. Widoczko w odpowiedzi pod kosz. Szukanie wolnego Karola Gruszeckiego, ale tak jak mówili nasi eksperci, rzuty z wolnych pozycji nie wpadają. Cozy także nie. Mochno też błyskawicznie przeszli do kontry. Zgorzelczanie, ale ta piłka jest już na aucie. Uderzyła w zegar nad koszem. Ale trochę się dziwię, bo Woldo był pierwszy teraz w kontrze. Przy nim Karol Gruszecki. I nie chciał Amerykanin wykorzystać swoich warunków fizycznych. Upchać tak naprawdę Karola Gruszeckiego pod kosz. Jak tego Woldowa uruchomić, na pewno zastanawia się Michael Claxton. Ale przypomnij, dużo skuteczniejszy w ligowych meczach niż dzisiaj. Przypominasz sobie, Adamie, czy dzisiaj była taki czysty pick and roll, żeby on postawił zasłonę, zrolował pod kosz i tam dostał piłkę? No nie było takich akcji. Raczej nie. 14 punktów, ale też Torunianie uniemożliwiają Ayersowi na przykład rozgrywanie tych akcji dwójkowych, cały czas go dobrze podwajając. Tutaj widzieliśmy przewinienie. No i też teraz Ayers przy tym szybkim manewrze Kozeja się tutaj pogubił. Cozy to jest następny zawodnik, którego wywołujemy do gry w tym meczu. To jest zawodnik, który ma 17 punktów średnio na mecz. Oddaje 12 rzutów z gry średnio w spotkaniu. Na razie 2 na 5 bez rzutów wolnych w tym meczu. Rozgrywający toruńskiej drużyny, który grał w drugiej ze włoskiej poprzednio. Też był świetnym strzelcem na tym poziomie. To jest liga porównywalna z Polską. Wiśniewski, kolejna trójka, która nie wpada do kosza. Ale są to dobre decyzje. Ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy te rzuty trzypunktowe zaczną wpadać. Ale nie mogą na pewno tak grać Zgorzelczanie, bo to jest kolejna... Gruszecki to teraz zrobił. Poczekaj, Karol, to jeszcze nie jest ten moment. No właśnie, konkurs wkładu. Karol Gruszecki. No niby tylko strzelec z dystansu, kiedyś mówili, a tutaj fantastycznie zagrał. Ale jeszcze faul odgwizdany. Tak jest, faulował Woldą, zdaje się. I
Niesamowity Karol Gruszecki. Obserwuje oczywiście wszystkie spotkania, trener naszej reprezentacji Polski, Mike Taylor. Także ta motywacja na pewno przed najbliższymi spotkaniami kadry jest jeszcze większa u Karola. Zaczynał w Polsce przez półtora roku w Czarnych Słupsk, ale później był w Stelmecie. Mówiono, że nie robi postępów teraz Ayers, ale on tam naprawdę zyskał. W wywiadach mówi, że te dwa lata mu się bardzo przydały i teraz monetyzuje to w drużynie polskiego Cukru Toruń. Przekłada na dobre granie Karol Gruszecki, ale odpowiedź Ayersa też znakomita. I znowu Cozy, jego granie, no, rozruszały nam się gwiazdy. Tak, Cozy zachęca jeszcze swoich kolegów do jeszcze lepszego grania, no ale to wcześniej Ayers, a teraz Kamfur nie nadąża za superstrzelcem z Torunia. Kyle Weaver i Obi Trotter w zeszłym sezonie mają Amerykanie na obwodzie toruńskiej drużyny poprowadzili do finału ten klub, ale w tym sezonie tutaj jest Amerykanin jeden i Karol Gruszecki, ależ odegrał Bofto i Ayers za trzy! Koszykówka z wysokiego poziomu. Blisko kolejnej straty, ale Bartek teraz doskonale wiedział. Taki no-look pass. Rzadko zdarzają się takie sytuacje. No, no, no. Ależ się zderzyli tutaj Borowski z Kamforem. Znokautowany Kacper Borowski. Powoli przenosi się do ataku. Ależ zablokowany Ayers. Teraz mamy trochę bałaganu na boisku. Tak, rzeczywiście Ayers podnosi rękę, przeprasza za tą akcję. Rozochocony poprzednią trójką. Spójrzmy jeszcze raz, bardzo trudna sytuacja i przygotowani są tutaj defensorzy z Torunia. Wiedzą, że Ayers lubi takie po jednym, po dwóch kozłach zatrzymać się i rzucić z pół dystansu. Waldo był już za linią, ale 5 punktów przewagi. PG Turowa, 3 trójki. Zaczną wpadać Torunianom. Dzisiaj 3 na 13. Niecharakterystyczna dla nich liczba. Aulowany Mbocz. Posłuchajmy naszego reportera Łukasza Ceglińskiego. Karol Gruszecki jest gwiazdą tego turnieju. Przed chwilą rozmawiałem z Mike'em Taylorem o jego dyspozycji. Trener reprezentacji jest zachwycony tym, co widzi, energią przede wszystkim, z jaką Karol Gruszecki podejmuje akcję w ataku. Ten ostatni świat zrobił duże wrażenie na trenerze. No i mówi Mike Taylor, czekamy na jego przełamanie w reprezentacji. Z meczu z Węgrami już miał niezłe momenty. Czekamy na kolejne. Okazja bardzo dobra, przecież za tydzień mecze reprezentacji Polski. Panowie. Dziękujemy bardzo. Karol Gruszecki tak trochę walczył z Michałem Sokołowskim ostatnio o miejsce na boisku w reprezentacji, bo obaj na ogół byli. Także na ostatnim Eurobaskecie grał mało. Może jest okazja do odzyskania miejsca w reprezentacji na boisku, bo w kadrze, tak jak mówię, jest. Szejk Mocz nie trafia rzutu wolnego. Tak, no dobrze by było wykorzystać potencjał Karola Gruszeckiego. Pamiętajmy, że to jest oczywiście reprezentacyjne, inne, specyficzne granie. Tam tych minut tyle nie ma. Zresztą dzisiaj też powiedział Karol, że ma tutaj więcej obowiązków, więcej odpowiedzialności na barkach i to mu bardzo odpowiada. Zawodnik z Łodzi, który był na studiach w Stanach Zjednoczonych. Grał też w Polonii Warszawa jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Petru Konis jest na boisku. Podwojenie w dobrym momencie. Poszedł tam Diduszko. Litwin twardy na siłę. I jeszcze faul. Kamfora równo z syreną końcową. Ależ tutaj skryszły spod kosza. Podwojenie kolejne. Ale mimo tego poradził sobie wysokie, silny Litwin. To jest takie powiedzenie. Nic na siłę, podaj młotek. Tak trzeba było tą piłkę gdzieś tam odrzucić, zagrać do środka i na zewnątrz. Koledzy na pewno nie mieliby nic przeciwko temu. Widzimy, nie doskoczył tam, gdzie umie doskoczyć Karol Gruszecki, Rod Kamfor i z tego są rzuty wolne, bo w tej kwarcie już 5 fauli z Gorzelczan, a żadnego polski ćwiertory. Dwa rzuty wolne dla Karola Gruszeckiego. Znakomicie ułożona ręka. Ale mi, tak jak mówiłem, już imponuje, w jaki sposób on swoją grę rozszerza. 28-letni zawodnik. Przyjeżdżał do Polski w tym pierwszym sezonie, tej końcówce sezonu, bo on był po Belgii, tak? Po grze w Belgii, tak jest.
było powiedziane, że to strzelec, szuter, tak będzie stał za linią rzutu za trzy punkty i rzucał. Tak było, ale później dokładał. W drugim sezonie był fenomenalny z drużyną Energii Czarnych Słupsk. Razem z Jerelem Blasingamem doprowadzili ten zespół do brązowego medalu. A dalszy ciąg to dwa mistrzowskie tytuły w Zielonej Górze. Balmazowicz lubi tak się odwrócić, powietrzu rzucić za dwa. Tak, bardzo szybka decyzja serwa, nie był na to przygotowany Karol Gruszewski. No właśnie, mówisz o tym, Adamie, jak Karol się rozwija. Ja też rozmawiałem z Przemkiem Frasłukiewiczem przed meczem. No nie warto szufladkować gdzieś zawodników, obojętnie ile mają lat, bo potem okazuje się, że mają większe potencjały niż nieraz trenerzy są w stanie w nich dostrzec. Przemysław Frasłukiewicz nie chciałby się zderzyć z Petru Konisem na zasłonie, ale widzimy, że też odbijają się od niego tutaj zawodnicy teraz. Liduszko nie dał rady. Trójka wykręciła się z kosza. I kamfor o zasłonach Petru Konisa. Jest Litwin pod koszem, wepchnął prawie do wręczy Szej Kambodża. No bardzo ładnie tutaj ten lewy haczyk. No Łodą tak nie był w stanie zagrać, prawda? Inaczej to wygląda w ich wykonaniu. Łodą dzisiaj gdzieś tam dalej od kosza operuje. Trudno mu zbliżyć się do obręczy. No, koszykarska zabawa. To jest ten crossover amerykański, czyli zwrotnica po polsku. Taki element kolejowy. No i kamfora nie było, jak to z kamforą bywa w obronie. Zniknął jak kamfora. Aj, nieporozumienie, blisko kolejnej straty, zgorzelczanie, wściekły jest ten klakson, no bo przecież ta komunikacja pomiędzy dwoma zawodnikami musi być o wiele lepsza. Wydaje się, że za blisko stali siebie gracze, to podanie było utrudnione. O, no, z bardzo daleka Balmazowicz, jeszcze były 3 sekundy, trochę się pospieszył. Ale w dalszym ciągu 4 punkty przewagi na korzyść ekipy ze Zgorzelca. Żywy mecz, sporo punktów w tej trzeciej kwarcie, ale ciągle na prowadzeniu Zgorzelczanie i znowu Petru Konis. No dobrze, tutaj dzisiaj Litwin funkcjonuje, również w defensywie. Zapomniał troszkę chyba Kozi o takim kontakcie. No właśnie, zabrakło tego kontaktu i Petru Konis, wysoki Litwin, miał bardzo dużo czasu, bardzo dużo miejsca, aby złożyć się do tego bloku. Na Litwie i w Estonii w ostatnich latach grał Petru Konis po zakończeniu studiów na amerykańskiej uczelni Clemson, gdzie niemalże nie grał. Średnie jego się koło 1 punktu na mecz kręciły. Ale w Juventusie Utena, tak w zespole środka na Litwie, grał dobrze, potem był w Tartu, a teraz jest w Zgorzelcu. Śnieg pod koszem sobie poradził, to jest taki rozgrywający, który woli grać pod koszem. Przynajmniej jeżeli chodzi o rzucanie do punktów. 2 minuty do końca trzeciej kwarty. Almazowicz. Zmieniają krycie tutaj Torunianie, ale nie z centrem. Widzimy ten element taktyczny. Wszyscy na pozycjach 1 do 4, tak, ale jak jest Krzysztof Suliba w to zaplątany, to on zostaje przy swoim zawodniku. Tak, no to właśnie te akcje dwójkowe, akurat Jarecki może tutaj nie do końca widział swojego kolegę z Litwy, natomiast w obronie, jeśli chodzi o Torunia, stoją tak ustawieni, że jakby odcinają możliwość rolowania pod kosz wysokich graczy. Dlatego również Waldo jest dzisiaj taki, no, bezproduktywny. Kampor za 2 punkty. Dobry rzut z odejścia. I świetnie, uciekł za plecy. Artur Liduszko, a ty zwód na zewnątrz i ucieczka pod kosz. Dokładnie, widzimy, że tutaj te backdory, właśnie ucieczki za plecy swojego gracza są niezwykle, dają bardzo dużo zespołowi. A Liduszko jest takim właśnie graczem. Jeszcze raz Litwin pod samym koszem. I jeszcze raz skutecznie. A przewaga wzrostu gigantyczna. 2-10 wzrostu ma Karolis Petru Konis. Tak, i nawet silny przecież jak Tur Krzysztof Sulima ma ogromne problemy. Hey!
Jest Gozi. Znowu ładnie ograł tutaj Kamfora. Trochę zaczyna grać sam w tej trzeciej kwarcie. Glenn Gozi zbiera Patoka. Na boisku jest też Jarecki. Turów ma w tym momencie trochę więcej energii. Od Torunian to widzimy. I utrzymuje przewagę. A i blisko, Diduszko. Ale blisko dobrej obrony. Naprawdę troszkę zrezygnowany Diduszko. Podnosi rękę. Oczywiście to był jego faul. No, natomiast ale drugi faul jego, nie, trzeci faul jego, ale drugi faul zespołu dopiero. Więc tutaj ta obrona na ostatnie sekundy właśnie tak powinna wyglądać na pograniczu faul. Oczywiście. Widzimy na lewą ręką tutaj, na lewą rękę chcą tutaj spychać Kamfora. Przerzucił tutaj, pominął Petru Konisa i za trzy Patoka. To nie była dobra sekwencja obronna Torunian. No i ostatnie sekundy tej kwarty. Kamfor przy Kozeju, Diduszko za trzy nie. A więc 58-51, 7 punktów przewagi. A PGE Turów z Gorzelec, no rewelacja tego turnieju na razie. Tak, rzeczywiście, dobrze przygotowani są najwidoczniej i mentalnie, i fizycznie. Pamiętamy, że jeszcze w odwodzie jest Waldo, który dzisiaj nie pokazał się z dobrej strony, ale świetne występy Kacpra Borowskiego przede wszystkim, ale wysokiego Litwina również. Posłuchajmy naszego reportera Łukasza Ceglińskiego. Panowie, ja zerknąłem na mapę rzutów obu drużyn trzeciej kwarcie i tak myślę, że wy jesteście jakimiś świetnymi obrońcami, bo proszę sobie wyobrazić, że z tej części parkietu, która jest po waszej stronie, nie padł w tej trzeciej kwarcie żaden celny rzut. Turów rzuca z prawego skrzydła, Polski Cukier trafiał z lewego skrzydła. Co wy tam robicie za tym stolikiem? No, żeby się nie okazało, Łukasz, że to jednak statystyk tam coś się niedobrze klika, ale nie widzimy tutaj żadnej siły odpychania od Tomka Jankowskiego. Hej, come on! 7 punktów przewagi PGE Turowa Zgorzelec w każdym razie. No i wygląda na to, że Zgorzelczanie, którzy tak w tym sezonie mieli takich parę dołków już, kilku porażek, zawsze wracają do gry w dobrej formie, mimo zmiany trenera, bo ten sezon przecież zaczynał niemiecko-polski trener Matthias Fischer. Przez pierwsze 9 kolejek prowadził tę drużynę. Ale wydaje się, patrząc też jak pracuje ze swoim zespołem szkoleniowiec ze Zgorzelca, że jednak Klaxton ma chyba lepszy kontakt ze swoimi zawodnikami i to też bardzo dużo daje. W każdym zespole jest to ważne, ta chemia, porozumienie, zrozumienie trenera i zawodników. Oczywiście te filozofie są inne, bo są trenerzy, którzy całkiem inaczej sobie radzą i też z dobrym skutkiem, ale wydaje się, że bardzo fajnie to wygląda, patrząc z boku na współpracę. Tak jest, to jest taki prawdziwy trener dla zawodników. Michael Claxton z dobrym kontaktem, z dobrą komunikacją. 7 punktów do odrobienia mają Torunianie. Rzecki, Śnieg, Wiśniewski, Sulima i Mbocz zmienił piątkę w przerwie między kwartami. Dejan Michewc. No i wyższy Jarecki przy Tomku Śniegu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra obrona, ale teraz nie przebił się przez tą zasłonę Mbocza. Świetnie Patoka tutaj też reaguje przy Gruszeckim i będzie Mbocz musiał coś wykreować sam. Wytrzymał Petru Konis bez faulu, żadnego gwizdka. Znowu dobry fragment obrony PGE Turowa. Almazowicz, jak wypuścił tu w powietrze Wiśniewskiego, ale szutu nie ma. O! Gruszecki, pewność siebie tego zawodnika, niesamowita. I to nie jest przypadek, choć rzeczywiście bardzo szybko oddany rzut przez Karola Gruszeckiego. No ale on tak gra, tak się gra w nowoczesną koszykówkę. Świetne przejście z obrony do ataku. Już zdaje się 20 punktów Karola Gruszeckiego. Kolejny fantastyczny mecz. Kamfor na trzy niecelnie. Myślę, że Turów swoich szans szukał gdzie indziej do tej pory na skuteczne akcje. Na pewno nie takie rzuty były im potrzebne. Tymczasem Sulima też nie, ależ walka. Patoka skoczył najwyżej. Dobrze wracają Torunianie do obrony. Jest tutaj pewna przewaga właśnie na pozycji 4. Almazowicz. Wolny, niepilnowany Patoka, też rzut niecelny. Śnieg
Pilnowany przez Patokę i jednak faul. Akcja 2+. Tomasz Śnieg i polski Cukier Toruń odrabia stratę. No właśnie, są potrzebne takie akcje kończone punktami, bo przecież kilkukrotnie już widzieliśmy szybkie kontry Torunian, ale piłka gdzieś tam nie dolatywała do kosza, a tutaj, bo chciałbym chyba za wszelką cenę uniknąć faulu Patoka, jednak nie udało się. No i na ostatnie 8 minut i 18 sekund czwartej kwarty wraca Brad Waldo. Jak za 3 punkty w tej akcji. Także Cameron Ayers, którego dość długo nie było na boisku. Ayers dzisiaj 13 punktów, a więc dobry występ z dobrą skutecznością, ale często zmuszany do oddawania piłek i 6 strat w tym meczu już jednego z liderów drużyny ze Zgorzelca. On teraz jako rozgrywający, w ogóle bardzo wysoka piątka. Egie Turowa z Jareckim, Balmazowiczem i Patoką. Balmazowicz nie trafia, on to zbierze. Auluje Jacek Jarecki. Tak, tej walki było trochę zbyt wiele, ale nie mają tutaj do siebie żadnych pretensji ani Tomasz Śnieg, ani Jarek Jarecki. Ale osamotniony był pod koszem Jarecki. Spójrzmy, ta piłka robi tutaj niesamowite numery. Jacek Jarecki też jeszcze w pierwszej lidze grał w zespole z Torunia. Ale z tego pierwszoligowego tutaj został tylko Aleksander Perka, dzisiaj nieobecny. To po 4. sezon w Ekstraklasie polskiego cukru po awansie. No może mieć tylko Jarecki do siebie pretensje, tutaj próbował, proszę zauważyć, przecisnąć się przez mocną zasłonę Sulimy, ale ten ruch ręką w stronę przedramienia Tomka Śniega był zbyt widoczny. Zmiana, ten zawodnik siada już na ławkę rezerwową. Siewski z Modżem, dużo miejsca dla Modża i efektowne zagranie Senegalczyka. Kolejny test dla kosza, na którym będzie wykonywany konkurs wsadów. Już gdzieś za niespełna godzinę, także na naszej antenie zapraszamy po tej przerwie, po tym mecz. No właśnie, ale zastanawiam się, dlaczego tak rzadko ta drużyna tego sezonu, Anwil Wrocławek, wzmocniona niedawno Quintonem Hosleyem, zmierzy się z mistrzem Polski, drużyną, która awansowała do play-off Ligi Mistrzów, czyli z Telmetem BC Zielona Góra. Waldo jest bezradny na tym 6., 7. metrze. Balmazowicz bardzo daleka. No teraz po przejęciu prowadzenia polski cukier nadal może liczyć na takie dość słabe decyzje drużyny ze Zgorzelca. Teraz opanował zbiórkę Brad Waldo. Na 3 nadal Torunianie nie najlepiej. 4-19 w tym momencie. Balmazowicz raz jeszcze i faulowany przy rzucie za 3 punkty. No to jest chłopak, który nie będzie się długo zastanawiał. On nie potrzebuje zbyt wiele miejsca, zbyt wiele czasu, ale zawsze przygotowany, prawda? Widzieliśmy te ręce w narożniku, chociaż nie tylko, ale jest to jedno jego z bardziej ulubionych miejsc. A jest bardzo szybko, składa się do rzutu ten tak jest. To ewidentnie w swojej zweździe grał krótko, później był w innych zespołach. Mega Wizura, Metalac, Walijewo, Radnicki, Kragujewac, KK Versace, Mladost, Zemun. To taki przegląd Ligi Serbskiej z tych niższych pięter. A w 2016 roku krótko na Węgrzech i później już start Lublin, który miał 14 punktów średnio. To była jedna ze słabszych drużyn wtedy w poprzedniej sezonie. Ale Balmazowicz znalazł na siebie miejsce w zespole z większymi ambicjami, chociaż jak widzimy w tym roku w tabeli i TBV Start i PGE Turów są gdzieś tam właśnie w walce o playoff na pozycjach 6-7. Dwa rzuty, ale jaka dobitka Waldoła. 4 punkty z tej akcji dla drużyny ze Zgorzelca. No, w bardzo ważnym momencie tutaj dołączył się do punktowania Waldo, mimo że tylko jeden palec tam dołożył do tej akcji. Ale teraz czekał na niego Amerykanin.
Ruszecki ze śniegiem, jakaż to jest szybkość, Czech manewrów, akcji, potrzeba wykonania decyzji, podjęcia decyzji błyskawiczna, zrobił to Tomasz Śnieg. Tak, świetnie teraz oszukał Oldoła, ale to też wielkie brawa dla Amerykanina, bo przecież rzadko są takie sytuacje, gdzie wysoki gracz gdzieś dalej od kosza jest w stanie zablokować rzut rywala. Kacper Borowski wraca na boisko. 12 punktów dzisiaj zdobył ten zawodnik. Także Bartosz Bochno jest na parkiecie i Rod Kamfor. I strefka w wykonaniu Torunian. Ajers, ale świetnie tutaj podwoił go Śnieg. Kamfor z podkosza w ostatniej sekundzie. No proszę bardzo, nie tylko wysocy gracze potrafią pod koszem być niebezpieczni. Tam właśnie, kiedy jest ustawiona strefa, to przy linii końcowej warto poczekać, warto przebiec z jednej strony na drugą. Jest Gruszczecki z Bodżem, tam jednak znów w tym momencie walki podkoszowej bardzo dużo ramion wyciągniętych do góry. Krzysztof Sulima do Witka. Tak, no Bodż potrzebuje dużo miejsca, żeby zrobić ten kozioł, żeby rozpędzić się w tym dwutakcie i zakończyć akcję, ale tym razem Krzysztof Sulima był tam, gdzie być powinien. Widzimy, jak tutaj Wiśniewski poluje na te przechwyty, z których jest słynny od pierwszego meczu w Ekstraklasie, co widzieliśmy wcześniej. Od razu jak tam w kłopotach był Kamfor, odwrócił się tyłem do piłki, to od razu Wiśniewski za pleców wyskoczył. Ostatnia sekunda akcji, zdążył Bochno, ale punktów nie ma. I znowu rozpędza się Karol Gruszecki, faulowany przez Woldoła i punkty reprezentanta Polski. Cóż za forma Karola Gruszeckiego. Tak, no jest to niesamowite, naprawdę. I to, o czym też mówili nasi eksperci, o zmęczeniu, o tym, że tutaj tych meczów jest więcej. A tu końcówka czwartej kwarty i proszę bardzo, Karol tak jakby miał od nowa naładowane baterie. Wymusza faulu Woldoła, to jest czwarte przewinienie, tak, Amerykanina. O, będzie tutaj miał problemy. 23 punkty, połączenie techniki, szybkości, skoczności i siły dzisiaj w ciele gruchy Karola Gruszeckiego. Precyzja niesamowita przy takim sprincie. Dwa punkty przewagi Torunia. Woldo, wreszcie on zapatrzył się na Petru Konisa i też jest tym siłaczem koszykarskim. Tak się zapatrzył na Petru Konisa, że nie widział obręczy, ale piłka i tak dotarła do miejsca przeznaczenia. Kolejny remis po 66. Znowu akcja dla Karola Gruszeckiego. Świetnie współpracuje z Bodżem, ale ten Bodż dzisiaj tego czucia nie ma ewidentnie. Tak, brakuje temu chłopakowi właśnie takiego wyczucia dobrego. Przecież to był rzut z czystej pozycji, gdzieś z łokcia trumny. To powinno być doprowadzone do perfekcji. A tutaj odgwizdane przewinienie Kacpra Borowskiego. Zdziwiony trochę Kacper. Może słuchaj, ci nadzy greccy atleci, którzy tam biegają na ścianie za koszem, tak dekoncentrują Szejka Bodża. Ale że greccy, czy że nadzy? Ja nie wiem, no musisz zapytać Szejka. Taki piękny tutaj rysunek na ścianie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Cały czas tutaj słyszymy interakcje pomiędzy sędziami, trenerami. To naprawdę bardzo dużo się dzieje. Każdy ma coś ciekawego do powiedzenia. Każdy troszeczkę walczy też o swoje. Guys, wait for River. Cały czas słyszymy sędziego Marcina Kowalskiego, jego interakcje z trenerami. Krzysztof Sulima skuteczny. I jeden punkt przewagi. Polski Cukier Toruń, wicemistrzowie Polski. Chcą być bardzo w finale. Kiedyś drużyna toruńska AZS, inny klub, był już w finale. Pucharu Polski przegrał z Adwinem Włocławek. Kamfor, ależ aktywna obrona strefowa. Ogromne kłopoty ma Amerykanin. Jak z tego wyjść? Nie było żadnych drzwi z tej pułapki. Słyszymy oczywiście odgłos syreny, ale gramy dalej. Znowu Gruszecki, ależ ze swobodą, z fantazją grają Torunianie. Trener Michewc przełyka ślinę i uśmiecha się pod wąsem. Kozi za trzy. Walczy Sulima. Piłka na PG Turowa Zgorzele. Tak, wyskoczył wysoko Sulima, ale nie opanował piłki. Wypadł z nią na aut.
Bez Arona Cela, bez Aleksandra Perki, wąskim składem. Torunianie drugi dzień z rzędu, ale jest sporo energii. Już tylko 3,5 minuty zostało. Okno pod kosz, Borowski otwarty rzut z pół dystansu i zbiórka. Jeszcze raz Borowski. Świetnie wpycha się naprawdę te decyzje, o których mówiłeś wcześniej, Adamie. Teraz dobra zbiórka w ataku, ale od razu atak obręczy. Wiedział, że tutaj obrońcy będą spóźnieni. Rzeczywiście faul Sulimy. Tak, zanurkował tutaj pod ramieniem Krzysztofa Solimy, a my posłuchajmy naszego reportera Łukasza Cegińskiego. Kasper Borowski gra dzisiaj dobry mecz, ma już 12 punktów, choć teraz pudłował. On oczywiście czeka też na konkurs sadów. Ja go pytałem, Kasper, skąd ty masz taki wysoki, taki dobry wyskok? On kiedyś trenował siatkówkę, ale mówi, nie, to w genach. Moja mama skakała wzwyż, tata biegał sprinty, więc pochodzę z lokatetycznej rodziny, stąd ta dobra dynamika, panowie. No to jesteśmy już teraz przygotowani na ten konkurs sadów. Zobaczymy, co przygotował Kacper Borowski. Jest także w tym gronie zawodników, którzy wystąpią. Filip Put, będzie Karol Gruszecki, będzie Ryan Harrow, będzie Thomas Davis z Polfarmy Starogardański i Szewon Lewis z TBV Startu Lublin, który specjalnie został, mimo że odpadła jego drużyna z rywalizacji, żeby tutaj nam się pokazać. Znowu zbiórka ofensywna. Torunian i będą rzuty wolne. Tak, i to ustawienie z dwójką wysokich graczy, Suliman Bocz, jak na razie się opłaca, choć to jest kolejny remis na hali na Ursynowie, ale też kolejna zbiórka Krzysztofa Sulimy. Piąta w ataku już. Jeśli chodzi o faule, to Torunianie te ostatnie 3 minuty mogą naprawdę swobodnie, jeszcze mocniej, agresywniej w obronie pobronić. Krzysztof Sulima, koszykarz Białego Stoku. To może żubr raczej niż tur, jak go nazywałeś w tej pierwszej połowie. Znowu zbiórka ofensywna. Cozy pod kosz! Nikogo tam nie było, wjeżdża polski cukier. Tak, zablokowany Waldo przez Sulimę. Jak odpowiedzą teraz Zgorzelczanie? O! Tamfor tutaj naprawdę ma kłopoty dzisiaj przy tych podwojeniach na obwodzie. Świetnie krąży piłka jednak, Bochno nie trafia. Zawodzi strzelanie teraz skuteczność w drużynie PGE Turowa. Ucieka ten mecz zespołowi, który prowadził przez większość czasu gry. Tak, mimo tego, że ta ostatnia akcja wyglądała bardzo ładnie. No i Bochno z czystej pozycji nie trafia. 40-letni trener ze Słowenii, Dejan Michels, debiutuje w Polsce w tym sezonie. Świetnie wyprowadzony Gruszecki, jego trójka! Grucha! Niesamowity dzisiaj. No i aż przyjemnie się gra z Torunianom, z takim zawodnikiem. 2 minuty 15 do syreny końcowej. 6 punktów przewagi, 26. punktów Karola Gruszeckiego. Tak, rzeczywiście Karol rzadko pokazuje swoje emocje na twarzy, ale tutaj cała ławka właściwie podbiegła, zaczęła go popychać, całować wręcz. Niesamowity mecz reprezentanta Polski. Czuje postarczy energii na konkurs stadów, zobaczymy, bo dużo tutaj wybiegał już Karol Gruszecki. Ale adrenalinka cały czas rośnie. Myślę, że po takim meczu będzie się bardzo dobrze czuł w tym konkursie, Karol. Patrzymy jeszcze na jego akcję. To jest już czwarta trójka. Wczoraj było 5 razy za 3. Jego kolejne akcje. Dwóch ludzi skacze na niego i ten wsad z początku drugiej połowy. 28 lat ma ten zawodnik, 193 cm wzrostu, wychowanek ŁKS-u Łódź, o czym już mówiłem. Państwo tutaj widzę na Twitterze już słynny sweterek z gruszką z jednego z polskich filmów wklejają. Jest trofeum dla MVP przygotowane efektowne za każdy mecz, ale także za cały turniej. Może i ktoś przyniesie piękny sweter i wręczy Karolowi. Dwie minuty do końca czwartej kwarty. Czy Turów jeszcze ma coś do powiedzenia w tym meczu? Ayers dzisiaj bardzo mało widoczny. 13 punktów. Teraz czas dla liderów. Kamfor
nie trafia, żadnego faulu słyszymy tam, jak sędzia też jest w stanie to przekazać słowem zawodnika. Od Kamfora dużo zależy, ale ostatnie jego akcje nie są zbyt dobre dla drużyny. Ozi pod kosz! Jak to się stało znowu? Tam gdzieś znalazł miejsce, zteszyli się zawodnicy PGE Turowa. Ayers, kiedy wreszcie był wolny, to wyszedł w powietrze. Kamfor za trzy, jeszcze nie koniec. No, troszkę przed chwileczką nawrzucałem Kamforowi, a tutaj bardzo ważna trójka, ale rzeczywiście mają problemy z tą agresywną strefą, z tym podwojeniem. Nie chcę teraz się zgodzić z faktem, że sfaulował Ayers, ale tego kontaktu było za dużo z Kozejem. I Amerykanin stanie na linii rzutów wolnych. Sprytnie to zrobił Cozy, w odpowiednim momencie zaatakował rękę broniącego Ayersa. Faulak. Znowu bardzo korzystna sytuacja dla Torunian. Wszystkie te elementy planu przy tej agresywnej obronie wykonane, bo znów nie ma kłopotów z faulami. A rywale już powyżej limitu. Widzimy to zresztą u góry naszego ekranu. Ben Cozy. No. Wszystkie znaki mówiły, że będzie odwrotnie. Że to Turów będzie lepszy w końcówce, silniejszy, wypoczęty. Torunianie mają wąski skład i mieli mniej odpoczynku, ale to oni grają popisową czwartą kwartę. 7 punktów różnicy i jeszcze minuta 13, przerwa. Ostatnia dla trenera Michaela Claxtona. Michael Claxton przed przyjściem do Zgorzelca jako asystent Matiasa Fischera pracował jako główny trener 2 lata w trzeciej lidze niemieckiej. Tam też grał zresztą wcześniej. I teraz widzimy właśnie na ekranie tego 44-letniego Amerykanina. Różnicy. Minuta 13, to jeszcze jakieś 4 akcje w tym meczu, myślę, czyli po 2 dla każdej strony potencjalnie. Bardzo mało czasu, żeby to odrobić. Muszą coś ekstra zrobić z Zgorzelczami. Tak, to prawda. W dużo lepszej sytuacji zespół z Torunia. Choć teraz piłka w rękach Bartosza Bochno. Jest Kacper Borowski, ale świetnie tutaj odciął Gruszecki, zabrał kilka sekund. Kamfor przyspiesza, ale podanie bardzo złe. Był wolny Ayers na 45 stopniach, jak mówią koszykarze. Źle wybrał tutaj Kamfor. No właśnie, i wspominaliśmy od samego początku o tych stratach, nawet w tych najważniejszych momentach, na trudniejszych momentach. No niestety na Kamfora liczyć nie można. Tak, dzisiaj sporo tych straconych piłek w najważniejszych momencie. I Ayers i Kamfor łącznie mają 9 strat. Tozy świetnie korzysta z zasłon, ale nie trafił. Jeszcze jedna zbiórka, aż 2 graczy z Torunia sobie wyrywało tę piłkę. No zastawianie to dzisiaj był problem z Gorzelczan. Torunianie mają 17 zbiórek w ataku i jeszcze jedno. Tak, to się zdarza niezmiernie rzadko, ale już raczej tutaj się nic nie zmieni. A więc polski cukier Toruń zanosi się na to, że do finału PLK w zeszłym sezonie dorzuci finał Pucharu Polski w 2018 roku. Ten finał, przypomnijmy, jutro na naszej antenie Polsatu Sport od 17:30. A już za jakieś 20 minut zapraszamy na konkurs wsadów. Powrót do tej wspaniałej koszykarskiej zabawy w tym roku w Energa Basket Lidze i Pucharze Polski. Ayers za 3. Nic z tego. Jeszcze Woldo się bije. Ale był, zdaje się, za linią, czy nie? Czy to tylko sygnał oznaczający, że gramy z boku po faulu? Tak jest.
No właśnie, to jest dopiero trzecie przewinienie w tej części gry zespołu z Torunia. Jeszcze ostrzeżenie za flopowanie dla Ayersa, za to tutaj, co zrobił przy rzucie za trzy punkty. A zostało kilkanaście sekund do końca tego meczu. Amfor pod kosz i są punkty dla tego Amerykanina. 15 punktów dzisiaj zdobył, jeszcze przechwyt. Niesamowite, Ayers za trzy, nie! I biją się z Gorzelczami, ale to już jest za późno. No to mogło się jeszcze coś zdarzyć. No, ale pod warunkiem, że ktoś jednak... ktoś by trafił do kosza. Dokładnie. Dwa rzuty Ayersa za trzy. Takie rzuty ostatniej nadziei, jednak przestrzelone. Jeszcze sędzia Kowalski sprawdza dokładnie, kto wybijał tę piłkę. Rozpoczniemy konkurs wsadów. Kruger Mats, konkurs wsadów. Dzisiaj... Widzimy aktywnego trenera Szczechowiaka, dyrektora sportowego, cały czas w dobrym kontakcie z trenerem Michawcem. Tak, Jarosław Zawadka, też asystentem, tutaj były zawodnik toruńskiej drużyny, ale także od wielu lat trener. No i jaką mamy decyzję? Piłka dla polskiego cukru Toruń. Jeszcze o przerwę prosi Dejan Michawc, ma 5 punktów przewagi jego zespół. No, po tej stracie dziwnej jeszcze była szansa dla PG Turowa, ale teraz to już będzie bardzo ciężko. Rozrysowana ostatnia akcja, czysto szkoleniowe zagranie trenera Michawca. 4,5 sekundy niecałe zostało do zakończenia czwartej kwarty. Tutaj już nic się nie zmieni, ale zobaczymy, jak wykonają swoje zadania jeszcze w tej ostatniej akcji jego zawodnicy. Cztery sekundy i 0,4. Fauluje błyskawicznie w okno Wiśniewskiego. No z tego powodu też ten timeout był taki trochę niespotykany, bo wiadomo było, że po timeaucie to sobie narazą się zawodnicy z Gorzelca. Będzie im łatwiej też złapać na połówce drużynę toruńską. A raczej to rysowanie, no niewiele do zrealizowania tutaj było, no bo przecież faul przetnie każdą akcję. Ale Łukasz Wiśniewski dzięki temu wykłada punkty. On był bardzo skuteczny w ćwierćfinale. Dzisiaj w cieniu, zwłaszcza Karola Gruszeckiego, ale także Glena Kouzeja, który 14 punktów zdobył w tym meczu. Bronią do końca Torunianie. Balmazowicz już z połowy na wiwat. 72-79. Zwycięstwo polskiego cukru Toruń i awans do jutrzejszego finału. Duży sukces tej drużyny, która zrewanżowała się za niedawną porażkę ligową ekipie ze Zgorzelca. Tak, rzeczywiście. To są, na pewno mieli świeżo w pamięci ten mecz sprzed tygodnia, o którym też Krzysiu Wanio wspominał. Wielkie brawa dla Torunian. Przede wszystkim za naprawdę mnóstwo energii i za tą strefę, za tą obronę strefową, która jeszcze wspomagana takimi podwojeniami przyniosła naprawdę dużo dobrego. Nie potrafili sobie z nią poradzić zawodnicy trenera Claxtona. No i przede wszystkim za dużo zbiórek w ataku zespołu toruńskiego i za dużo strat zespołu ze Zgorzelca, aby tutaj można było myśleć o zwycięstwie. To wszystko na pewno świetnie ocenią nasi eksperci w studiu. Krzysztof Wanio, Przemysław Frasunkiewicz, Artur Gronek, Rafał Juć. Czekamy jeszcze na rozmowę Łukasza Cegnińskiego z jednym z bohaterów tego spotkania. Bohater jest jeszcze właściwie tylko jeden.
Właśnie, znaczy, cały zespół jest bohaterem, ale... Chyba się doczekamy wręczenia statuetki zawodnika meczu. No i gdzieś tam właśnie teraz zmierza. Tak jest Karol Gruszecki, tak bez wątpienia otrzymuje tę statuetkę. O, właśnie od prezesa PLK Radosława Piesiewicza. A więc MVP tego meczu Karol Gruszecki. No, Torunianie grali swoje. Torunianie mieli energię, Torunianie grali dobrą koszykówkę. Jak gdyby tego braku, Aronacela nie widać, ale na jutro to już będzie spore wyzwanie, prawda, żeby zmobilizować się.